Cześć. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, ale dowiedzieliśmy się, że w kolejnej aktualizacji ma być ogólnie nowy Brawl Pass. Ogólnie, jeśli ktoś nie wie, to ja wytłumaczę. Brawl Pass jest to coś takiego, jakby taka aleja nagród. Będziecie mogli po prostu dostawać różne nagrody, jeśli właśnie kupicie to. No ogólnie było to już w Clash of Clans, o czym tak do końca jeszcze nie wiem, ale było to też na pewno w Clash Royale, co akurat sam wiem, ponieważ grałem wtedy w Clash Royale i mniej więcej wam mogę powiedzieć, w sumie pokazać. Zrobiłem grafiki, na których wam pokażę, jakby moim zdaniem mogło tak to wyglądać. Więc przechodząc tak naprawdę do tej alei, byłaby to właśnie taka aleja, w której za zdobycie czegoś, nie wiem, może za walkę by się dostawało jakieś punkty i za te punkty właśnie można by było jakby przechodzić do kolejnych poziomów. I tak, jak widzicie, pierwsza ta aleja, ona jest za darmo. Każdy, nawet ten, kto nie zapłacił, mógłby dostać nagrody z tej alei, tak jak to było w Clash Royale i w sumie dalej jest w Clash Royale. Na dole natomiast byłyby nagrody, które dostajecie, jeśli kupicie ten Brawl Pass. Jednak nie znaczyłoby to, że jeśli kupiliście, to nie możecie też dostawać tych darmowych. Te darmowe też dodatkowo byście dostali. No i tutaj jak widzicie, umieściłem na pierwszym za darmo 100 golda, no i za pieniądze moglibyście dzięki temu Brawl Passowi dostać jeszcze 500, czyli łącznie byście dostali tak naprawdę za pierwsze jakby ten pierwsze miejsce dostalibyście już 600 golda. No jest to ogólnie jak na pierwsze trochę dużo, no ale tak szczerze to nie wiedziałem, jak to tam dokładnie też te kwoty umieścić. No nie jestem z Supercella, niech sami wymyślą. No i tutaj tak, kolejne, no to oczywiście mamy Brawl Boxa, on oczywiście to jest ten za 100 punktów, jakie musimy zdobyć. No i mamy Big Boxa, którego musimy zdobyć za to 10 star tokenów. No więc skrzynka nie jest aż tak łatwa do zdobycia. Dlatego no fajnie otworzyć obie te skrzynki. No i ogólnie no mamy trzeci, czyli trzeci poziom i tam mamy Star Points. Sorki za tego gołębia, ale tam przypadkiem napisałem 1500 zamiast 500. Więc musiałem to jakoś wam zamazać, żeby to jakoś było w miarę spoko. I tak, i ogólnie to tam właśnie moglibyśmy dostać aż 2000, kiedy byśmy kupili po prostu tego Brawl Passa, byśmy dostali aż 2000 tych Star Pointsów. No i przechodząc do kolejnego, tu już mamy za końcówkę tak naprawdę tego Brawl Passa. Ja tu akurat założyłem, że cały Brawl Pass by miał 40 tych miejsc, jednak no to jest totalnie zależy od Brawl Stars. Ja oczywiście pokazuję tylko jak ja bym to mniej więcej zrobił. Oni to zrobią pewnie inaczej. No ale jak widzicie, no to tutaj tak. Za 37 miejsce dostalibyście 800 golda i to za darmo. I nie musielibyście kupować tego Brawl Passa. I jakbyście zapłacili, to poza tym goldem dostalibyście jeszcze 30 gemów. No i tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo ogólnie w Clash Royale dostajecie emotki za właśnie niektóre tam poziomy, tam chyba 25 chyba poziom Pass Royala. No i tutaj byście dostali za darmo tego Colta. Też specjalnie brałem, bo nie jest on jakiś taki super zmieniony. Co prawda inaczej wygląda niż zwykły Colt, ale no dalej ma na przykład czerwone włosy. A na dole byście mieli płatnego skina Dobroka. Nie wiem jak go nazwać. No taki widzicie strzelający lodem. No i ogólnie oba te skiny byłyby ekskluzywne i już nigdy nie można by było ich zdobyć. Nigdy. Za gemy. Nigdy byście po prostu nie mogli już i gdybyście nie kupili tego Brawl Passa, nigdy byście nie mogli zdobyć tego skina do Broka oraz nie zdobylibyście nigdy tego skina do Colta, jakbyście nie zdobyli właśnie 38 poziomu. No i tutaj ogólnie ten znaczek BS, możecie się zastanawiać o co w nim chodzi. To 320 i to 550 dostawałoby się, to byłyby punkty do postaci. Jednak, no sorki, ale nie umiem znaleźć jakby tego symbolu od tych punktów mocy, nie? No, więc tak. To ogólnie jest ok, tak? No moglibyście sobie spowerapować jakąś postać, nawet ją wymaksować. No jednak pytanie jedno jest.
a co jeśli osoba ma wymaksowane konto, tak? No to ogólnie już mam na to rozwiązanie. Zaraz Wam je pokażę. No i jeszcze tylko przejdziemy do ostatniego poziomu. Ogólnie dostaje się legendary chesty za ostatni etap, przynajmniej ja tak jak grałem, to tak było, że dostawali się dwa legendary chesty właśnie pod koniec takiej alei. Tutaj mogłyby to być oczywiście megaboxy. No i przechodzimy do tego, co Wam mówię właśnie, czyli tutaj macie zdjęcie akurat żem Korniego na przykład, więc pozdrawiam. No i ogólnie tak. Wyobraźcie sobie, że osoba ma właśnie wymaksowane konto, tak? I takie punkty, które ta osoba właśnie jakby nie może ich użyć, bo ma wymaksowane konto, nie dostaje w zamian za to golda, tylko te punkty chowa do skrzynki do przechowania. No jak widzicie, tam jest właśnie ta skrzynka. No i teraz właśnie Korni odblokował kiełka, tak? I teraz on, skoro nie ma wymaksowanego tego kiełka, pojawia mu się jedynka przy tej skrzynce. To może źle widać, ale no tam jest jedynka taka. No i jeśli on kliknie w tą skrzynkę, to ma tam właśnie te punkty i może ich użyć do tego, żeby spały rapować kiełka. Więc no napiszcie, co o tym myślicie. Ogólnie ta aleja mogłaby mieścić się na przykład... mogłaby się ta aleja mieścić tam przy Alei Pucharów, może jakaś opcja czy coś. Myślę, że Aleja Pucharów na pewno jej nie usuną. Słyszałem, że może jakieś zmiany w niej będą, ale myślę, że mogą ją jedynie przedłużyć, co by było bardzo, bardzo zachęcające. No trochę jest to przykre, że na przykład niektórzy, którzy mają ponad 20 tysięcy, 30 tysięcy bądź 40 tysięcy, nawet tam dwie osoby widziałem, że wbiły, te osoby nie dostają żadnych nagród, ponieważ Aleja Pucharów kończy się na 14 500. No i myślę, że mogliby przedłużyć. Fajnie jakby na przykład była postać za 10 tysięcy, to myślę, że to też by było ciekawe. Też dla niektórych osób byłaby motywacja do wbijania 10 tysięcy. No i ogólnie napiszcie, co Wam się podoba, co macie, jak moglibyście na przykład, co bym mógł poprawić w tym moim pomyśle. No i ogólnie powiedzcie, czy Wam się tak to podoba i czy myślicie, że mniej więcej coś będzie w tym stylu właśnie w tym Battle Passie. Mam nadzieję, że wiecie, ja tak mówię teraz na spontanie, więc mam nadzieję, że nic głupiego nie powiedziałem. Trochę się może powtarzałem, trochę się może jąkałem, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. No ale trudno, no tak bywa. Okej, okay, no to tak jak mówię, napiszcie mi komentarz, bardzo chętnie przeczytam, dam Wam serduszko. To ogólnie będzie na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, narka.